Dobrze, że wasza dwójka się zgłosiła. Po dziurki w nosie mam już tych patroli Legionu i najazdów upadłych. Przydałaby się nam pomocna dłoń. Sprawdźcie, czy uda wam się namierzyć terminal komunikacyjny upadłych. Dev ma pewien pomysł, na tyle szalony, że może się udać. Ach, jakże trudno młodym pojąć mądrość wynikającą z doświadczenia. Doskonale. Może użyjmy tego sprzętu, żeby nadać wiadomość w mowie upadłych. Od dawna chciałem wypróbować ten szyfr komunikacyjny kombinatu. Czerwony Legion dla odmiany walczący z upadłymi? Świetny pomysł. Mogę wyciągnąć dowolne archiwalne transmisje upadłych z tej okolicy. Już dosyć, żeby całkiem przekonująco udawać upadłych. Tylko nie pytaj Deva o akcent. Chyba, że masz zamiar cały dzień słuchać wykładu o dialektach miasta. Dobra, najlepszym punktem do namierzenia wsparcia powietrznego Legionu są te klify, na których umieściliśmy znacznik dla uchodźców. Nikt już nie docenia drobnych przyjemności. Nie wierzę, że znów musimy wracać do kopalni. Głowa do góry. Kilka godzin temu przyszedł raport sugerujący, że wzmiankowana winda została już naprawiona. Jeśli zapuszczę żurawia do tuneli, będziemy w stanie pożyczyć sobie stamtąd pułapki i materiały wybuchowe. Tudzież wykorzystać je, by siać chaos w szeregach wroga. Znakomity pomysł.
teraz mogę teleportować te śmiercionośne ładunki tam, gdzie będą potrzebne. Świetna robota. Nadaję wiadomość. Zdecydowałem się na użycie akcentu łupieżców. Po co właściwie? Ach, łupieżcy. Wiecie, co naprawdę jest ciekawego w ich języku? Devrin, lepiej nie zajmujmy tego kanału. No bo wiesz, możemy zakłócić teleportację. W twoją stronę kieruje się masa wielkich czerwonych statków. Cokolwiek powiedziałeś, przykuło to ich uwagę. Użyłem wielu bardzo szpetnych słów, żeby opisać Gaula. Nie chcę ich przytaczać. Dzieci mogą słuchać. Ach, uwielbiam takie niekonwencjonalne metody. Na waszym miejscu wypatrywałbym kapsuł. Eksplozję nawet u siebie. Musiało być gorąco. Co oznacza, że upadli i Czerwony Legion też je słyszeli. Napuściliśmy ich na siebie i załatwiliśmy niedobitki. Świetna robota.